Dzisiaj mamy poradnik dotyczący Fortnite'a, żeby was nie wywalało. Ogólnie było dużo problemów z Fortnite'em, kiedy cię po prostu wywala dyskretuje wam okienko i pisze o crashu, nie? Jakiś błąd. Ja mam ci to naprawię. Po prostu robię mały tutorial. Będzie to krótki filmik, ale no, może przydatny dla wielu osób. Że pierwsze. Klik Steam. Klikamy na lewym przyciskiem na Epic Gamesa i właściwości, zgodność i uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością, nie? Klikamy w to. Wypróbuj zalecane ustawienia. Protestujemy program, tylko musimy pamiętać, musimy mieć włączonego Epic Gamesa, jak miałem to powiedzieć na początku. Musimy mieć od razu włączonego Epic Gamesa. Klikamy dalej. Tak zabierz ustawienia do tego programu. I zamknij, jak już wam to się zrobi. I tutaj to zamykacie. I bo niektórzy by zrobili, że jak to wszystko zamknął, to klikną dwa razy już tutaj i wam się włączy. Nie, nie. Musicie wejść tutaj i tutaj dopiero włączyć, bo inaczej to wam to nie zadziała po prostu. No i tak. To tyle po tego materiału, może wam to pomoże. Mi szczególnie pomogło. I na razie gram tam normalnie, nie crashuję, jak to robię. Także no polecam w ten sposób. I to teraz odcinka. Nara.